Hakerzy mogą zaatakować nasze smartfony, chcą to robić, to robią, zostawiając różnego rodzaju pułapki w różnych miejscach internetu. To, co mamy cenne w naszych smartfonach, to przede wszystkim dane. Każdy z nas trzyma tam personalne kontakty, często hasła, również multimedia, SMS-y, dane lokalizacyjne. To wszystko jest bardzo ciekawym łupem dla kryminalistów. W sytuacji smartfonów, takim podstawowym wektorem ataku, nazywam to wektorem, jest zainstalowanie tak zwanej złośliwej aplikacji, która z naszym smartfonem, jeżeli jej na to pozwolimy, może zrobić praktycznie wszystko. I stąd takie podstawowe zalecenie jest, żeby instalować aplikacje jedynie z zaufanych źródeł, najlepiej z firmowych sklepów, czyli tych sklepów, które działają pod patronatem producentów systemów operacyjnych. Jest zresztą taka teza, że jeżeli na telefonie korzystamy tylko z aplikacji, z zaufanego źródła, nie przeglądamy internetu lub nie czytamy na nim maili, to w zasadzie nic nam się złego nie może zdarzyć. Temat programów antywirusowych na smartfony jest tematem dość kontrowersyjnym, często dyskutowanym przez producentów tego oprogramowania i producentów systemów operacyjnych, które używamy na smartfonach. Rzeczywiście te systemy operacyjne istotnie odróżniają się od tych, które stosujemy na komputerach stacjonarnych. I biorąc pod uwagę dodatkowo to, że chcemy chronić zasoby naszych smartfonów, takich nie pamięć jak bateria, rzeczywiście temat jest wart dyskusji, na ile to oprogramowanie ma sens. Mobilna cybertarcza Orange działa po stronie sieci, czy jak to woli w cloudzie, w związku z tym nie obciąża zasobów smartfona. Jest narzędziem, które pomoże nam uniknąć błędów w czasie korzystania z internetu. Pomoże nam nie dać się oszukać przestępcom. Dla przykładu nie pozwoli nam wejść na stronę phishingową, nie pozwoli nam zostawić tam naszych danych, dzięki którym na przykład nasze konta bankowe mogłyby być wyczyszczone. Dodatkowo nawet jeżeli mamy telefon zainfekowany, mamy zainstalowaną jakąś złośliwą aplikację przypadkiem, cybertarcza nie pozwoli jej skomunikować się z tak zwanym centrum dowodzenia botnetu, czyli de facto unieszkodliwi takie złośliwe oprogramowanie.